Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Jest godzina 11 i tak naprawdę obudziłam się może jakieś godzinę temu. Wstawiłam dwa prania, zrobiłam sobie już jakąś jedną maseczkę na twarz, ale zaraz chcę zrobić jeszcze taką oczyszczającą. A dzisiaj trochę dużo rzeczy przede mną, w sensie, no dużo rzeczy, tak naprawdę dużo rzeczy, a mało czasu, bo myślałam, że wstanę wcześniej, jak zawsze. Muszę pojechać do Katowic, jadę do lekarza, mam nadzieję, że pojadę też do Ikei. Mam nadzieję, że za ten czas, jak będę tam, to przyjdą smoczki do odbioru i że przyjdą moje książki też w ruchu, jak będę wracać, no to odbiorę. Ale słuchajcie, wczoraj jechaliśmy w klimatyzowanym samochodzie i chyba mi się już rzuciło. Rzuciło mi się na moje gardło. Właśnie patrzę na moje śniadanko i tak już chcę do Was kończyć, ale jeszcze tylko Wam szybko pokażę, żeby nie było, wiecie, vlog bez śniadania vlogiem straconym. I dzisiaj już nie wiem, który raz pokazuję Wam te plaski, ale zmieniłam i dodałam jeszcze do nich jagód goi i teraz zobaczymy. Bo okej, dobra, ktoś dzwoni, więc zaraz wrócę. No i zobaczymy, jak będzie z tymi jagodami, bo one, jak się tak napęcznieją od ciepła, to są dobre. Ale jak się przypalą, to czasami są takie mega cierpkie. Jeszcze nigdy nie robiłam ich na patelni, robiłam je tylko w piekarniku. Jak mi się parę razy tak podfajczyły, to nie były dobre. A tu się nie da tego uniknąć niestety. No więc zobaczymy, czy to będzie jadalne, taki eksperyment. I do tego jeszcze dodałam siemię lniane. Tak, wiem, nie mielone, wiem, że byłoby lepsze mielone, ale lepsze takie niż żadne. A tutaj mam jeszcze ile? 750 ml maślanki, które zblendowałam sobie z truskawkami, bo pomroziłam, słuchajcie, ostatnio 4 kg truskawek zamroziłam, już mam pierwszy zapas taki pod zimę i dodałam do tego sobie nasion chia i kokosa, o właśnie, wiórków kokosa sobie jeszcze dodałam, takich płatków, bo wiecie, ja nie używam wiórków, tylko takich płatków kokosa. A tu mam YouTube'a i będę odpisywać zaraz na Wasze komentarze. Sprawdzimy jakość, jaka jest w tym aparacie do nagrywania. Mam nadzieję, że będzie ok. Ja byłam teraz u lekarza, jadę teraz do Ikei pozałatwiać kilka rzeczy. O Jezu, ale Wam świeci słońcem. Zobaczymy, mam nadzieję, że to całkiem fajnie nagrywa. Na razie nagrywam przednią kamerą, potem zobaczymy, jak wygląda to tą tylną, jak wygląda z dźwiękiem, czy muszę jakiś zestaw tutaj kupić, czy słuchawki nosić, żebyście na mikrofonie słyszeli. Mały się już denerwuje, bo jest strasznie ciepło, jest 30 parę stopni, ale musimy jechać do Ikei coś załatwić. No na razie jestem na zawodzie w Katowicach i tak mi wspomnienia wzięły, bo ja tu kiedyś mieszkałam i jest tutaj moja uczelnia. No, więc dobra, jadę dalej i do zobaczenia potem. Hej, wróciłam do domu i słuchajcie, na zewnątrz są jakieś miliardy stopni, po prostu jest mega upro. Miałam zawód nagrywać coś tam w Ikei, ale mały się strasznie niecierpliwił. Szłam po Ikei, jedną ręką pchałam wózek, a drugą grzechotką grzechotałam, bo wtedy było cichutko i spokojnie i bardziej go to interesowało. No i nie wiem, gdzie bym miała ten aparat chyba w zębach jeszcze trzymać. I wiecie co, nie kupiłam nic tak naprawdę ciekawego. Oprócz jednej rzeczy. Pierwszy raz to widziałam w Ikei i zdecydowałam, że właściwie kupię. Kupiłam, słuchajcie, jakby tu pokazać, żeby wiecie, ogarnę tylko kilka elementów, co by tutaj blat był względnie czysty. Tu przyprawy, schowam do przypraw. I słuchajcie, kupiłam coś takiego, taką trzepaczkę. Tej nigdy nie widziałam w Ikei, żeby była. Nie wiem, może była, może nie była. Ja myślałam, już się bałam, że to jest jakieś połączone. No wiadomo, to jest taki standard, chociaż nie lubię metalowych. Ale ta się przyda właśnie do jakiejś jajecznicy albo do czegoś tak czasami. Jak się sos, grudki w sosie robią, to fajnie takie coś. Rozbija, ale słuchajcie, jest tak ciepło. I jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Uwaga, teraz coś nie będzie dla matek karmiących do końca. Ale ja mam taką niespodziankę na mecz. Znaczy mam właściwie cztery takie niespodzianki. Dzisiaj mecz jest Polska-Portugalia. Wy już znacie wynik, wiadomo, jak oglądacie. Ale moi rodzice ostatnio byli na wakacjach i jedyną marzenie, o jakie miałam, jak prosiłam, żeby przywieźli, to cudo. To jest niedostępne w Polsce i nie rozumiem dlaczego. To nie jest piwo, to jest Somersby, ale jak widzicie, to jest cydr gruszkowy. Jak jesteście, bo to jest produkowane, jak z tego co patrzę, na Chorwację i Węgry. Także jeżeli któraś z Was mieszka tam w takich rejonach, to nie ma długiej daty ważności, bo do września, więc trzeba wypić, ale to jest jeden z pyszniejszych rzeczy, jakie ja w ogóle lubię cydr.
Lubię piwa też. No dobra. Wiem, jak to brzmi, ale dzisiaj małego położę spać i sobie obiecałam, że a co tam, mały tak ładnie zasypia, jeszcze nigdy się nie obudził. A jak co, to 2 godziny bez jedzenia wytrzyma, można. To ma 4,5%, także właściwie znośnie, i sobie takie jedno wypiję, ale mój tata do mnie napisał, czy mi włożyć jedno do lodówki, bo to akurat dostałam, ale byliśmy wczoraj na chwilę u moich rodziców i tam sobie zostawiłam, o, chyba widzieliście moje garki jeszcze po drodze, o sorry. Wybaczcie, rzeczywistość taka. Zostawiałam sobie 2 opakowania po prostu tego summer'sbiego rodziców i tata się mnie zapytał, czy nie włożyć mi do lodówki, wiecie, jak jest 30 ileś stopni, i pomyślałam sobie o takim zimnym cydrze. Już chcę tam pojechać, więc nic, pakuję się. No mówię, nic wam z IKEA nie pokażę, bo kupiłam jakąś kołdrę, poduszki i coś takiego, bo moja mama mnie prosiła, żebym kupiła, i tyle. Ale widzę, że po prostu się świecę, jak nie wiem, jak latarenka. No, więc lecę zdrówko wapnem, bo alergie krążą, więc biorę się, przebieram małego i biorę się za pakowanie do moich rodziców. Gdzie to jest logika, powiedzcie mi? Tu są rzeczy moje i mojego męża na wszelkie możliwe ewentualności, dresów, po jakieś nawet prawie eleganckie rzeczy. I to zajmujemy my w dwójkę, tak? 2 dorosłe osoby. A całą drugą połówkę zajmuje mój syn. I to są tylko jego rzeczy. Ja podejrzewam, że mój syn ma ewidentnie za dużo rzeczy. I chciałam wam nakręcić filmik o jego szufladzie, o organizacji, ale boję się po prostu fali hejtu o tym, że po co mojemu dziecku tyle ubrać.